Więc to wszystko nie jest takie proste, jak niektórzy sobie to wyobrażają. Ta Armia Czerwona też nie była taka prosta, tam były pewne rzeczy, które się nie wie. Wszystkim kawaleria, ogromna ilość, która w warunkach śnieżnych, w warunkach trudnych, jest fantastyczne działanie, bo ona stania. A gdzie my idziemy? Tam gdzieś na bok? Żołnierz jeszcze jest grzany przez koło. Szanowni Państwo, właśnie w tym momencie wjeżdża Świniak i są nasi przyjaciele z Chin. Są dwaj sympatyczni młodzieńcy z Chin, którzy zachwycili się naszym Świniakiem i będą brali udział. China Friends! Brawo ci panowie! Tak powiedziałem tym panom, że tak jak 100 lat temu Dmowski pokonał Waspów w Wersalu, tak my, i opierał się wtedy o Japonię, daleko wschodnie mocarstwo, tak my w tym roku pokonamy tych złych ludzi, opierając się o Chiny. Bardzo mi się to spodobało, także szanowni państwo, proszę bardzo je częstować. Tak to właśnie wygląda. A my w tym czasie puścimy sobie muzykę, żeby nam było milej, jeszcze milej, a nawet bardzo miło. Proszę bardzo. O! A tutaj jest Wojtek. Zażądał od Zeleńskiego nawiązania stosunków z Federacją Rosyjską. W zamian za to marynarze ukraińscy, którzy trafili, to kolega przed chwilą się dowiedział, innym słowem, to, że do Rady Europy większością głosów wróciła Federacja Rosyjska, 117 głosów, nasza delegacja ukraińska wyszła, oznacza Rosja wraca. Miłej zabawy, wrogowie Rosji. Przepraszam. Wenezueli, będzie fabryka kałasznikowa. Trumpa już nie interesuje Wenezuela.
Narodowego Frontu Polski Wojciecha Aleksandra Jabłonowskiego Olszańskiego. Serdecznie witamy. Brawo ten pan. Szanowni Państwo, na początek zupka. Tutaj tak dla lepszego smaku jest kocioł podgrzewany. Pan Wojciechowski podpieka zupkę prawdziwym, naturalnym drewnem. Węgiel prawdziwy. No i zaraz będzie świniak. Także tak to wygląda. Wojciechu, zapraszam Cię do studia Telewizji Narodowej. Zapraszam Cię tutaj. Szanowni Państwo! Pozwólcie, że wzniosę okrzyk na pochybę naszym wrogom. Niech żyje polska świnia! Prawdziwie niekoszerna, chowana po Bożemu, na zbożu i na ziemniakach, na żadnym granulacie amerykańskim. Niech żyje polska świnia! Póki polska świnia żyje, póki naród polski nie zaginie. Nie staniemy się koszerni, choćby nas ze skóry obdzierali! Nigdy w życiu! Smacznego! Niech żyje! Szanowni Państwo, tak to właśnie wygląda. Wojciech rzucił taką uwagę na początku, żebym tą wstawaj ziemlia ogromna ja wyciszył, ponieważ nam tego nie darują. Oni nam nigdy nie darują. Ci nasi wrogowie za to, że żyjemy, za to, że mamy uśmiechnięte buzie, za to, że chcemy pójść do nieba, nigdy nam tego nie darują. Będą nas mścić się do końca świata. I to, że na stulecie odzyskania niepodległości narodowcy puścili ten hymn przygotowany przez Stalina na wielkie europejskie uderzenie. Mocarstwo słowiańskie, Związek Radziecki miał zalać całą Europę. Boją się tego, pamiętają jeszcze tyle. Jeszcze im chodzą mrówki po plecach i ciarki ich przechodzą tam na zachodzie Europy. No, Stalinowi się nie udało. O kilka dni ubiegł go wybitny inny socjalista europejski, Adolf Hitler. I dzięki temu generalne gubernatorstwo rozszerzyło się o ziemię północne i zachodnie i mamy dzisiejszą Polskę. Tak to nasi wrogowie, niezbyt przyjacielscy, załatwili nam sprawę i żyjemy dzisiaj w państwie, którego stolicą jest Warszawa. Tak to wygląda ta nasza rzeczywistość, tak to wygląda nasza rzeczywistość dzisiaj. I kiedy stoimy przy pomniku Dmowskiego, kiedy widzimy te łopoczące flagi, kiedy nasze myśli wędrują do krzyża z Giewontu, to widzimy tak. Pan Bóg narodowi, który się do niego przyznał, dał nagrodę. Cały XX wiek to jest jeden wielki zamach na Polskę, który się nie udał. Żydom się nie udało. Amerykanom się nie udało. Hitlerowi się nie udało. Stalinowi się nie udało. Zamiast nas niszczyć, musieli nas budować. Oczywiście to, co zbudowali, nie przypomina tego, co my byśmy chcieli i to przebudujemy po swojemu. Natomiast zwróćcie uwagę, ten człowiek, Józef Stalin, który miał zalać Europę i ją zniszczyć, wypalić do korzenia, potem musiał ją odbudowywać. To jest chichot historii. Tak to właśnie wygląda i dlatego opłaca się być z Panem Bogiem. Dlatego pamiętajcie, że jeżeli tutaj się pojawia grupa ludzi, która buduje, młodych ludzi, to bardzo dużo dużo daje nadziei. Jeżeli pojawia się grupa młodych ludzi, to dobrze. To bardzo, bardzo, bardzo dobrze. I dlatego pamiętajcie, że 11 listopada też tutaj będziemy, a w międzyczasie, w sierpniu, Telewizja Narodowa, Wojciech Olszański, Maciej Poręba, Eugeniusz Sendecki, organizujemy wyjazd młodych ludzi do Oświęcimia. I tam też na żwirowisku, tam gdzie bił się o krzyż Kazimierz Świtoń, tam postawimy ten sam krzyż, z tych samych bambusów, żebyście Państwo wiedzieli, o co nam zawsze chodziło. Chodziło nam tylko o jedno, żeby przetrwać, żeby Polska była wielka. Chodzi nam o to samo, o co chodziło Maksymilianowi Marii Kolbe i innym wielkim, świętym ludziom. Tak to właśnie wygląda. I dlatego, szanowni Państwo, ta nasza grupka jedząca świniaka to jest prawdziwa Polska. To jest Polska, która cieszy. Przypomnę, że tutaj jest koło wędlin i słoików papryce jest księga pamiątkowa. I w tej księdze pamiątkowej piórem Parker o pięknym niebieskim atramencie wpisujemy się, wpisujemy co nam w sercu gra. Mówimy na pochybę, komu mówimy na pochybę, temu wpisujemy, nie boimy się, to jest Narodowa Księga Pamiątkowa. Dziękujemy tym dzielnym ludziom z Kalisza, którzy nam tą księgę przywieźli.
I teraz, proszę Państwa, uwaga, na koniec. Zostańcie jeszcze tutaj, posłuchajcie poręby, posłuchajcie bardzo ważnego oświadczenia, ogłoszenia naszego prezesa Wojciecha Olszańskiego i po tym ogłoszeniu będzie przywieziony przez Kaliszan tort, tort narodowców na zwieńczenie. Macham do Was, Kaliszanie, także dziękuję Wam bardzo serdecznie. Będzie tort i ten tort będzie podzielony. Tutaj chcę przypomnieć, że jest z nami Ewinia, dzielna pani, która filmuje i to wszystko, co filmuje, od razu wrzuca do YouTube'a. To jest nasza polska służba prasowa. Ta pani jest taka jak córeczka, taka cichutka, tak? Nie wycichamy, a ona to wszystko filmuje. Są deski, czasami czegoś jest filmuje. Radio czasami gdzieś nie dojdzie, a Ewinia zawsze wszystko filmuje. Także ten użytkownik YouTube'a jest bardzo godny polecenia. Telewizja Narodowa poleca tego użytkownika. I wracamy do pięknej pieśni o wielkości Imperium Słowiańskiego. Także Maciej Poręba, bardzo proszę. Proszę Państwa, w materiale z Mariuszem Świderem, który zgodził się tylko w naszych telewizji występować do tej pory, a jest to naprawdę wybitny specjalista, powiedział, że to jest polska pieśń religijna, mówimy o muzyce, natomiast stała strona narodna jest pieśnią patriotyczną, nie radziecką w sensie ideologii, tylko pieśnią, która jednoczy naród, nie tylko towarzyszy, nie tylko ludzi partyjnych, tylko wszystkich. To jest nowa wykładnia ideologiczna i to jest w ogóle pieśń, przy której się stoi. Także nie traktujcie Państwo tej pieśni w kategoriach politycznym, radzieckim czy bolszewickim. To nie jest pieśń polityczna, to jest patriotyczna pieśń. Thank you.
jak już się odgadnimy, to będziemy się politycznie, że tak można powiem, deklarować. Ja już się wpisałem, także, zobaczę, co kolega Andrzej wpisał. Eugeniuszu Sendecki, racz kamerę na torta skierować, tak? I ten moment będzie bardzo ważny. Malwina. Tak. A ja proszę pana, zaczniemy, może Malwina, zaczniemy od tego tortu, może wiesz? O, uwaga. Uwaga, Eugeniusz, masz kamerę gotową? Proszę go. Proszę. Szanowni Państwo, mamy na tym torcie Paderewskiego i Dmowskiego. Tak, Malwina, nie wiem jak to zrobiłaś, ale cóż, co, zjemy naszych przywódców, zjemy naszych duchowych przywódców, tak. O, proszę, to jest koszulki. Tak. O, logo koszulki. Proszę Państwa, to oznacza, że jest przyszłość przed telewizją narodową i ona będzie się rozwijać. Co znaczy jest przyszłość? Proszę Państwa, skończymy w kryminale. Nie miejcie wątpliwości. Ale w czyim kryminale? Po tych wyborach wszystkich nas zamkną. Ja się tylko modlę, żeby nas do Guantanamo nie wywieźli. No. Ale zanim nas wywiozą, jedzmy torta. Zapraszam, szanowne... Proszę Państwa, widelczyki, zapraszam. Najpierw szanowne kamratki. Kamratki pierwsze, Malwina, Dziel i Częstuj. Oliver! Prezesia, może drugi zaprezentują. Tak. Oliver! No właśnie, może wciągamy. Drugi też zaprezentujmy może. Przetniemy może ten, tak? To. Uwaga, kręcimy. Kręcimy. Malwina. Tort jest jaki? Bezowo-karmelowy. Tort jest bezowo-karmelowy. Bezalkoholowy? Tak. Ten jest bezalkoholowy. Ja mam prośbę. Płeć piękna. Płeć piękna, bliżej do nas, kamratki. Zaczniemy od dziewczyn. Od dziewczyn, tak. Słuchaj, bo my jedziemy do Łodzi. Dajcie nas. Młodziani pierwsi, tak jest. Tak jest. Kobiety pierwszeństwo. Tak. Jeśli pozwolisz, pani Zofio kochana, proszę uprzejmie. Tak, zaraz. Widelczyk. Kto nie ma widelca? Ja. Proszę Państwa, kto nie ma widelca? Ja jestem główny widelec. Proszę brać ode mnie widelca. Bartkowi, bo jedzie z nas. Ja głównie się zajmuję atakowaniem za kłopotę naszych polityków, więc używam widelca. Malwina długo robiła tego torta całą noc? Kto chce tort? Całą noc. Kogo interesuje widelec? Uwaga, kto nie ma widelca? Proszę, widelec. Pierwsze panie. Kto z Państwa nie ma jeszcze widelca? Ponieważ ja jako główny widelec telewizji... No, Jenek, chodź, bo jest bardzo ważny moment. Bardzo uwaga! Moment. Jenek, dawaj kamerę. Jenek, dowiedziałem się, że z tym kwiecie wiem. Malwina, albo... Nie patrz na razie, ja chcę wiedzieć. Uwaga, uwaga, przygotuj się, Werble! Malwina, Malwina! Proszę Państwa, na tym torcie są trzy kanalie. Sendecki, Olszański i Poręba. Poręby nie widać, bo stoi tu na żywo. Proszę Państwa, ponieważ Poręby nie dało się upolować. No. Ale on nie jest słodki. Poręba w myśli. Znaczy, ja myślę o Porębie, a Sendecki myśli o naszym mistrzu Kurzei. Tak, tak. Proszę Państwa, czego oczy nie widzą, tego sercu nie żyją. Ale takiego torta nie chcę zjeść. Olszańskiego to by 28 czerwca 2019 jest prawdziwą datą odzyskania niepodległości. Malwina. Gratuluję pani. Słuchajcie, mam prośbę. Na cześć Malwiny. Tortotwórcy naszego. Trzykrotny wiwat. Wiwat! Malwina, żnij! Następnym razem będę też i ja, podejrzewam. Panowie, młodzi mężczyźni, chodźcie, będziecie do tortu. Ten jest alkoholowy.
głowy z bakaliami. Zobaczcie, tak ten agent rosyjski się kryje gdzieś tutaj. Daj mi jeszcze. No wiecie, to polega na zasadzie mimimikry. Tutaj jest schowany poręba, którego nie widać, bo on jest w kamuflażu. Jak zawsze, tak. A właśnie, że nie bądź się lepki. Panie Wojtku, czyli zjedzenie pana powoduje przeniesienie wirusa? Tak, jak najbardziej. Szanowna pani za. Dobrze. Mniej chętnych będzie, czy więcej na ten tort? Genialne. Ja bez tego. Można? Można? A to pan. Przepraszam, panie, spokojnie. Jakaś pani. Ale wiesz co, nie będę przeżywał, że muszę pan jeść. Czekaj, ja Wojtka będę żył. Proszę państwa, ten tort jest z alkoholem i z bakaliami. Tak. Więc zapraszam wszystkich narodowców prawdziwych. To ja Wojtka będę zżerał teraz. Tak. Poręba będę żerał Wojtka. A Wojtku, wybaczysz mi. Tak, oczywiście. Co tam? Proszę państwa, takich tortów nie mają w najlepszych polskich hotelach. Pan Duda czy tam inni mogą tylko pomarzyć o takim torcie. Jeszcze do tego z bohaterami narodowymi, do tego nowoczesnymi bohaterami narodowymi. Genius, filmowałeś to? Filmuj, bo mnie już nie ma, tylko jeszcze ty zostawiasz. Posłuchajcie, bo zawsze czarny najdłużej przetrwa. Dlaczego powiedziałeś o mnie czarne? No bo czarną barwę masz, kolego. Boże, brecik. Czarny brecik. Zdjęcie z 11 listopada na tym torcie. Rozumiecie państwo? Na tym zdjęciu jest Sendecki z Olszańskim z 11 listopada 18 roku. Wiecie, mnie nie można było spotkać, bo ja byłem w mundurze doborczyków. Ja się przeniosłem w czasie, więc nie mogli mnie odwzorować, bo nie było. Droga Ewinio, ja ci powiem jedno, jestem wzruszony. Może to nie wygląda, może mam tę głupią minę. Nie widać moich łez, ale no... Cieszę się bardzo. Stary już jestem. Jezu, cieszę się bardzo. Eugeniusz, ja potrzymam kamery, a ty spożyj trochę torta. Dobra, dobra, trzymamy. Troszeczkę brzuszek trzeba nakarmić. Dajcie nam Wieniowi, żeby spróbował sam siebie. Kawałek konkretny. Sam siebie teraz będzie pan doktor jadł. Tutaj masz mikrofon ten lepszy i rozmawiaj. Tak, to jest lepszy, ten jest lepszy. Za spokojnie, mają się młodzi przyjaciele, torta jedliście? Dobrze. Kto jeszcze nie jadł torta? Kto nie jadł torta i jeszcze będzie miodowy. My dzisiaj nacjonaliści polscy oferujemy torta. My dzisiaj nacjonaliści polscy jemy tort z polskiej żywności. Ale też to. No i słowo ciałem się stało, Malwina w tempie ekspresowym wyszedł ten tort. Ale będzie jeszcze miodownik. Co my tu mamy jeszcze? Mama Malwiny zrobiła ciasto miodowe, tak? Którego ja nigdy nie znam. Dziewczyny, skusicie się. Cieniutki plastereczek. Malwina, ale wiesz co? Tu kroi teraz tak, jakbyś kroiła hostię. Cieniutko na smaka, wiesz, bo to... Tak, tak. O. Bo to przecież symbolicznie... No, to się mama musiała napracować, nieźle. Boże, gdzie to musisz dobrać? Powiem wam szczerze, że tego się nigdy nie odbył. Tutaj panią. Dziewczyny, nie bójcie się słodkości. Ale macie. Wojtek doprowadzi was do takiej... Wojtek będzie tak pięknie... Niedaleko miasteczko jakieś przez... Wojtek będzie... Ja już nie mogę. Halo. Spokojnie sobie spokojnie. Halo. Halo. Ja już to zadziałam. Ktoś umarł? Nie,
I się dla dziewczyny. Tak, dziewczyny. Macie.